Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 223. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 133. Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem. Jest to jak wyborny olejek na głowę, który spływa na brodę. Brode Aarona, który spływa na brzeg jego szaty, jak grosa hermonu, która opada na górę Syjon, bo tam udziela pan błogosławieństwa życia na wieki. W księdze Hioba, rozdziały od 35 do 37 Elichu kontynuuje swoją mowę, argumentując, że ludzkie postępowanie nie wpływa na Boga ale ma konsekwencje dla innych ludzi oraz że Hiob nie ma racji, twierdząc, że Bóg jest obojętny na ludzkie sprawy. Elichu podkreśla Bożą wielkość, potęgę i sprawiedliwość, zachęcając Hioba do zaufania Bogu, który działa w sposób doskonały, choć nie zawsze zrozumiały dla człowieka. Zabrał głos Elichu i rzekł. Czy uznajesz za słuszne to, co rzekłeś? Jestem prawy przed Bogiem. Powiedziałeś: Co mi to da? Czy większa to korzyść od grzechu? Ja na to ci słowem odpowiem, i twym przyjaciołom wraz z tobą. Spojrzyj na niebo, popatrz, zobacz obłoki wysoko nad tobą. Gdy zgrzeszysz, co ty mu zrobisz? Mnożąc swe grzechy, czy mu zaszkodzisz? Czy dajesz mu coś, gdy jesteś prawy, czy otrzyma coś z Twojej ręki? Podobnych do ciebie złość Twa dosięga, a Twoja prawość syna człowieczego. Z ogromu ucisku się płacze, podmożnych przemocą się krzyczy, a nikt nie mówi: Gdzie Bóg, mój stwórca, co nocy użycza pieśni wesela, uczy nas więcej niż dzikie zwierzęta, mądrzejsi jesteśmy od ptaków podniebnych? Wołania są bez odpowiedzi ze względu na pychę nieprawych. Zaiste tego, co czcze, Bóg nie słucha. Na to wszechmogący nie zwraca uwagi. Jeszcze mniej, gdy mówisz, że go nie dostrzegasz. U niego sąd, na niego czekaj. A teraz, gdy gniew jego nie każe, jakby nie bardzo zważał na grzech. Hiob usta otwiera na darmo i mnoży słowa bezmyślnie. Dodał jeszcze Elichu i rzekł: Poczekaj chwilkę, wyjaśnię, bo jeszcze są słowa o Bogu. Daleko poniosę swą wiedzę, by ukazać sprawiedliwość Stwórcy. Naprawdę nie mówię podstępnie, prawdziwie jest mędrzec przed Tobą. Bóg jest sprawiedliwy. Oto Bóg jest potężny i nie gardzi nikim. Potężny jest mocą i mądrością. Nie pozwoli na powodzenie bezbożnych, pokrzywdzonym przywraca prawo, nie spuszcza okaz uczciwych, umieszcza ich z królami na tronach, osadza ich na zawsze, są wielcy. Gdy powrozami związani w kajdany nędzy zostaną zakuci, wtedy im stawia przed oczy ich czyny, by ciężar przestępstw widzieli. Otwiera im uszy na radę, namawia, od zła niech odstąpią. Gdy usłuchają z poddaniem, pędzą swe dni w dobrobycie, a lata mijają w szczęściu. Jeśli nie słuchają, zginą od dzidy, wyginą z braku rozumu. Ludzie zatwardziali gniew chowają, związani nie chcą ratunku. Wyginą za dni młodości, a życie ich godne pogardy. Uciśnionego on ratuje przez ucisk, cierpieniem otwiera mu uszy. I ciebie chce on wybawić z nieszczęść. Przed tobą jest dal niecieśnina, i stół opływający tłuszczem. Lecz ty osądzasz jak bezbożny. Dosięgną cię prawa i sądy. Strzeż się, by cię nie zwiodła obfitość, i hojny okup też niech cię nie zwodzi. Czy krzyk Twój wyzwala z ucisku, choćbyś wytężył siły? Nie tęsknij za nocą, gdy jedne ludy w miejsce drugich wstępują. Bacz, byś ku złu nie zbaczał, bo za to dosięgnie cię nędza. Wielki jest Bóg w swej wszechmocy. Któż takim mistrzem jak on? Kto jego drogę chce zganić? Kto powie, źle uczyniłeś? Pamiętaj, byś wielbił dzieło, które opiewają ludzie. Ogląda je każdy z radością, choć widzi je tylko z daleka. Wielki jest Bóg, nie ogarniemy go. Liczba lat jego jest niezgłębiona. On krople wody podnosi i mgłę na deszcz skrapla. Wylewają go chmury, obficie zraszają ludzi. A kto pojmuje warstwę chmur i huk jego namiotu? Nad nim on sieje swe światło, a korzenie morza osłania. Bo z ich pomocą sądzi ludy, bądź daje pokarm obficie. Obie dłonie napełnia on światłem. Wskazuje mu cel oznaczony. Huk jego o nim oznajmia Zazdrosny gniew na nieprawość. A na to drży moje serce, Zda się, że z piersi wyskoczy. Tego huku pilnie słuchajcie, Gromu, co z ust jego wychodzi. Pod całym niebem latać karze błyskawicy, Po krańce ziemi jej światło. Potem grom ryczy, Grzmi wspaniałym głosem. Nie wstrzymał go, bo ciągle go słychać. A Bóg cudownie grzmi swoim głosem, czyniąc wielkie rzeczy niepojęte dla nas. Śniegowi mówi: padaj na ziemię, ulewie i deszczowi: bądźcie mocne. Działanie wszystkich ludzi wstrzymuje, by każdy jego dzieła rozważał. Zwierzęta zaszyte w kryjówkach przebywają w swych legowiskach. Burza przychodzi od strefy, Chłód od wichrów północnych, mróz dany stchnienia Bożego i lodem ścięta powierzchnia wody. Blaski jego chmury rozpędza, obłok rozsiewa swe światło. Tu i tam one krążą zgodnie z jego zamiarami, by wszystko, co nakazał, wykonać nad całym kręgiem ziemi bądź jak cios, bądź dla dobra jego ziemi, jeśli jako łaska mają się znaleźć. Posłuchaj tego, Chiobie, stań i cuda Boże rozważaj. Czy wiesz, co Bóg im rozkazuje, jak świeci chmura jego błyskawicą? Czy wiesz, jak wiszą obłoki, te cuda wszechwiedzącego? Ubranie Twoje gorące, gdy ziemia spoczywa bez wiatru. Potrafisz z nim niebiosa rozciągać, twarde jak lustro z metalu? Poucz nas, co Mu powiedzieć. Wobec mroku nie będziemy się bronić. Czy trzeba mu zgłosić, chce mówić? A człowiek, czy musi powiedzieć, by go powiadomić? Nie widać teraz światłości. Jaśnieje poza chmurami. Zawieje wiatr i je rozpędzi. Z północy przychodzi blask złoty. To wokół Boga straszliwy majestat. Wszechmocny, my go nie dosięgniemy. Wzniosły potęgą i prawością. Bogaty w sprawiedliwość nie w ucisk. Stąd go się ludzie lękają, nie zważa na wszystkich mądrych sercem. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział dwunasty, wersety od 32 do 59 ukazuje wezwanie Jezusa do gotowości na przyjęcie Królestwa Bożego i do czujności duchowej. Jezus zachęca, aby żyć w pełnym zaufaniu do Boga, który troszczy się o swoich wiernych i wzywa do aktywnego oczekiwania na Jego powrót poprzez życie w sprawiedliwości i mądrości. Nie bój się, mała trzutko, gdyż spodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Sprzedajcie Wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje, ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepaszę się i każę im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiecie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej. Nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział. Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary otrzyma małą chłostę komu wiele dano od tego wiele wymagać się będzie a komu wiele powierzono tym więcej od niego żądać będą przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę ażeby już zapłonął chrzest mam przyjąć i jakiej doznaje udręki aż się to stanie czy myślicie że przyszedłem dać ziemi pokój nie powiadam wam Lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu, matka przeciw córce, a córka przeciw matce, teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Mówił także do tłumów. Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie, deszcz idzie, i tak się dzieje. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie, będzie upał, i bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie. I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie zaciągnął do sędziego, a sędzia przekazałby Cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby Cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni pieniążek. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.